I dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, tak jak wspominałem, tak jak obiecałem. Dzisiaj przejdziemy przez proces vlogowania przy pomocy telefonu oraz montowania tego vloga, również przy pomocy telefonu. Także telefon to będzie nasze jedyne urządzenie, które będziemy używali w całym tym procesie. A więc od czego zaczynamy? Telefon w kieszeni, w moim przypadku iPhone 6s oraz jakiegoś rodzaju rączka. Można obejść się bez tego, ale vlogowanie z samej ręki, z samym telefonem, no nie jest zbyt wygodne. Łatwo ten telefon upuścić, łatwo też zasłonić w nim mikrofony. A więc najlepiej jakąś rączkę sobie wykupić. Moja jest rączką WG, nie pamiętam dokładnie pełnej nazwy firmy. W każdym bądź razie, co jest fajne w tej rączce, to jest to, że mamy teraz stronę nóżki. No więc wkładamy nasz telefon tutaj. No i w dzisiejszym odcinku będziemy się przełączali między tą kamerą, a tą kamerą. Zresztą zobaczysz sam, jak to będzie wyglądało w końcowym procesie. A więc teraz odpalimy kamerę. Kierujemy na siebie. I jazda. Zasłaniamy obiektyw. I dzień dobry, cześć i czołem. Tym razem ujęcie z telefonu. Trzymamy oczywiście za naszą rączkę, patrzymy się cały czas w aparat, żeby był kontakt wzrokowy z drugą osobą. No i co jest fajne, właśnie w telefonie mamy duży ekran, który w naszą stronę jest skierowany, także widzimy dokładnie, co pokazujemy w kadrze. Jeżeli na przykład się obrócimy, tutaj możemy pokazać, że o, tutaj jest DJI Osmo Action i jesteśmy w stanie wskazać na to w bardzo konkretny i precyzyjny sposób. Będziemy teraz lecieli dalej z tym dniem. Jedna z dosyć istotnych kwestii to są przejścia pomiędzy poszczególnymi ujęciami. Nie zawsze uda się to dobrze zaplanować, dobrze zrealizować. Jak zauważyłeś, większość moich przejść to są po prostu obroty kamerą. Także w tym przypadku po prostu bierzemy kamerę w rękę, kończąc dane ujęcie, skręcamy kamerą w lewo, a następnie w następnym ujęciu skręcamy kamerą od prawej do lewej, żeby ten ruch podczas montażu był ciągły. Zobaczysz efekt końcowy. Także do później. I jak widzisz, zakończyliśmy to ujęcie obrotem kamery w nadgarstku. O tak. To właśnie jest to fajne, co jest w uchwycie, że on pozwala nam na takie ruchy obrotowe, które później dobrze się przekładają na dalszy montaż. Lecimy dalej z tym dniem. Dołożymy jeszcze jedno bądź dwa ujęcia, a potem przejdziemy do montażu. Do później. A więc czas na drugie, trzecie ujęcie. Zaczynamy od przebitki na pasaż grunwaldzki, a potem znowu gadająca głowa. Co jest fajne we vlogowaniu telefonem, po prostu wyciągamy z kieszeni i wkładamy w naszą rączkę i już możemy nakręcać. Także włączam nagrywanie i przełączam się teraz na tą kamerę. Jeszcze tylko zmienimy na tylną kamerę. I teraz tak, celujemy na pasaż grunwaldzki. I pamiętamy, że musimy teraz przejść kamerą od lewej do prawej. Czyli robimy coś takiego. Pyk. Mamy naszą przebitkę i roll w prawo. Dobra. Więc mamy teraz już nagrany footage. Nagranie, jeśli chodzi o, powiedzmy, jakąś taką przebitkę. No i teraz znowu wracamy do głowy. Wracamy kamerę na front. Staram się zawsze stanąć tak, żeby nas oświetlało słońce, a nie żebyśmy byli w jego cieniu. I znowu rolujemy od prawej. Jesteśmy już na pasażu grunwaldzkim. Duża różnica między DJI Osmo a telefonem, zwłaszcza jeśli chodzi o stabilizację. No ale wygląda to i tak całkiem zawsze. Za mną pasaż grunwaldzki, tam z kolei wrocławski Hatan. I lecimy do roboty. A DJI Osmo tutaj. Jeszcze jedno ujęcie dzisiaj nagramy, a później przechodzimy do montażu. I zakończyliśmy rolem w lewo. I już w biurze. Dochodzi powoli godzina 9, także szybko nakręcimy teraz ostatnie ujęcie. A później przechodzimy już do montażu. Także znowu, statyw, telefon, statyw. Rozkładamy nóżki, tym razem z postawionego telefonu nagramy. No i rekord. I tym razem znowu lecimy z rolem od prawej do lewej. Cześć, i już jesteśmy w biurze. Dochodzi powoli godzina 9. Po drodze jeszcze szybka wizyta w koście. Kawka, coś do czego mam straszną słabość. W moim przypadku flat white na arabice. Ale co kto lubi. Wczoraj spróbowałem troszkę cold brew. Nie podchodzi mi to. Zdecydowanie nie dla mnie.
tyle, jeśli chodzi o wypełnianie tego ujęcia treścią. My się widzimy w jutrzejszym odcinku, a Ty pozostań jeszcze troszeczkę, żeby zobaczyć, jak wygląda proces montażu na iPhone'ie. Cześć! I zamykamy ujęcie ręką. I tyle, jeśli chodzi o nagrywanie wszystkich potrzebnych ujęć. Lecimy teraz do roboty. Dzisiaj dosyć sporo rzeczy do porobienia. Natomiast już po przyjściu do domu zajmiemy się montażem. Pokażę Ci z perspektywy tej kamery DJI Osmo Action na telefonie, jak poszczególne ujęcia montujemy ze sobą. Do później. Ok, jesteśmy już w domu. Pozwól, że Ci pokażę teraz, w jaki sposób montujemy dzisiejszy odcinek vloga. Mam nadzieję, że to nagranie będzie wystarczająco ostre. Tak jak mówiłem, nie do końca ufam jeszcze ustawieniom ostrości i autofokusu na kamerze DJI Osmo Action. Zatem korzystam z programu iMovie. To, co się ładuje na samym początku, to już jest wczorajszy odcinek, także proces montowania odcinka zaczynam od tego, że usuwam wszystkie wczorajsze nagrania. O, w ten po prostu sposób. Delete'em przechodząc przez poszczególne klipy wczorajsze. Następnie usuwam wczorajszą muzykę. Tak? Jest usunięta. Teraz mamy te początkowe ujęcie, które zostało wcześniej przeze mnie przygotowane. Jest to po prostu JPEG, który ma taki ruch wstawiony, taki zoomujący z tekstem. Edytujemy tekst. Dzisiaj mamy tydzień 16, odcinek 79 i 29 sierpnia. Uroki edytowania na telefonie są takie, że wszystko jest dosyć małe, ale da się. Mamy wyedytowany tekst. Ok, dodajemy teraz klipy. Dajemy plusik, video, recently added i mamy dzisiejsze 4 ujęcia. Dodajemy pierwsze ujęcie, dodajemy drugie ujęcie, dodajemy trzecie ujęcie i dodajemy czwarte ujęcie. Ok, teraz tak. Poszczególne ujęcia podbijamy głośność do 200% około. Tak. Przejścia między ujęciami nie robimy dissolve'em, robimy bez żadnego przejścia, ponieważ przejścia robiliśmy sobie tym obrotem, powiedzmy, dłoni. Także zaraz to wszystko jeszcze przytniemy. Wszystkie klipy podbijamy do 200%. Tutaj również bez przejścia. O, teraz tutaj mieliśmy naszą przebitkę, w której nie chcemy mieć żadnego dźwięku z tego klipu. Chcemy po prostu słyszeć muzykę, także to wyciszamy. Tutaj również usuwamy przejście. No i pierwszy klip podbijamy do 200%. Ok, mamy te wstępne takie modyfikacje wprowadzone, tutaj również bez przejścia. Ok, teraz dodajemy sobie muzykę. Muzykę z kolei mam już przygotowaną na iCloud Drive w folderze z muzyką, który mam w dokumentach, vlog i tu mam wszystkie utwory. Skąd są utwory? Utwory są z YouTube Music Library. Dlaczego mam wrażenie, że nic nie widać na tym ekranie? No ale no, mam nadzieję, że widać. Wybieramy na przykład ten utwór. Topher Moore and Alex Elena, How About It. Play. Całkiem fajnie. I teraz jedziemy do czarnego, przycinamy split, usuwamy wcześniejsze. Dobrze wygląda. Muzyka za głośno. Muzykę zawsze daję na 40%. Dobra, lecimy dalej do kolejnego przejścia, które wygląda tak. Także do później. Ok, czyli zaczyna się obrót i tniemy w momencie, kiedy jest obrót. Split usuwamy. Teraz kolejne ujęcie. Również tniemy w momencie obrotu w prawo. Split. Usuwamy ten kawałeczek i mamy taki efekt. Voilà. Lecimy dalej. Mamy obrót zakańczający te ujęcie. O, tutaj ono jest. Powiedzmy, tutaj robimy cięcie. Usuwamy. Gadająca głowa. Obrót na głowę. Cięcie, usuwamy,
efekt. Jesteśmy już na pasażu grubego. Voilà. I przechodzimy już do końcówki. Czyli znowu tniemy na obrocie. Usuwamy. Tniemy na obrocie. Troszkę wcześniej. Tutaj usuwamy. Sprawdzamy. Później przechodzimy do montażu. Tu nie wyszło. Cześć. Ok, czyli tu trzeba było troszkę to cięcie zrobić później, w tym momencie. Cześć. Jest ok, lecimy do końca. I teraz robimy cięcie po zakryciu już kamery. Czyli robimy split. Mamy włączony efekt zaciemnienia, który mam tutaj w opcjach, w iMovie na końcu, fade out to black. To powoduje, że ładnie nam się zaciemnia ten obraz na sam koniec. Super. W samym klipie słychać takie pstrykanie jakby w dźwięku. To wynika po prostu z defektu telefonu mojego, dlatego też często używam mikrofonu zewnętrznego. No ale jeśli masz rzeczywiście dobrze działający mikrofon, no to nie musisz się tym przejmować. No ale ten klip dzisiejszy nie będzie idealny właśnie przez to. No i tak, mamy zmontowane. Następna rzecz, którą robimy, kiedy już jest zmontowane, to eksportujemy. Done. Mamy dzisiaj 2 minuty 12 sekund odcinek, który będzie oczywiście dłuższy z uwagi na te nagrania z DJI Osmo Action i z całego procesu. Eksportujemy Save Video do jakości HD. Teraz się eksportuje. Filmik wyeksportowany. Następna rzecz, którą robimy, to uploadujemy filmik. Najpierw musimy zamknąć ten filmik. Jesteśmy na kanale NetLife? Tak, jesteśmy na kanale NetLife, także robimy upload. Wybieramy nasz filmik. Dajemy next. I dzień dobry, że się czołem. Tym razem ujęcie, które bardzo rzadko łapie. Dawaj. Patrzymy się cały czas w aparat, żeby był kontakt wzrokowy. Przeszło dalej. Dajemy tytuł. Jak vlogować i montować samym telefonem. Ok. Uploadujemy. Leci uploadzik. Preparing. Uploading. No, idzie to dosyć szybko. 300 megabitów na sekundę nie w kij dmuchał. Ok, i już leci processing. W momencie, w którym leci processing, możemy wyjść z aplikacji YouTube'a. Przechodzimy teraz do aplikacji YouTube Studio. Tu mamy komentarze. Przechodzimy w wideo. Mamy już zaplodowany. Przypomnijmy teraz sobie, jaki użyliśmy utwór, bo to zapomniałem. Także patrzę jeszcze sobie na szybko na tytuł. Mamy How About It. Ok, zatem idziemy tutaj, bo tu chyba miałem tego samego wykonawcę. Zobaczmy. Tak, świetnie. Biorę sobie teraz opis stąd. Select all, copy. Wracamy do naszego wideo. Edytujemy. Dodajemy opis. Edytujemy. Numer odcinka 79. Dzisiaj mamy 29 sierpnia.
edytujemy nazwę utworu, how about it. OK, przypisujemy do playlisty NetLife Vlog. Zapisujemy. OK. Możemy teraz jeszcze zmienić thumbnail. Czyli tutaj mamy te, które nam YouTube podpowiedział, więc możemy wybrać. Albo możemy wybrać takie, które sobie sami przygotujemy. Ja bardzo często robię screenshot po prostu któregoś momentu w moim filmie i ten screenshot później po prostu dodaję do niego jakieś elementy też na telefonie za pomocą zwykłego jakiegoś programu graficznego. I tyle. Save. Voilà. Odcinek opublikowany. Teraz ten odcinek oczywiście zdejmę. Dlaczego? Dlatego, że wkomponuję w niego jeszcze to nagranie z DJI Osmo Action. Także nie będzie on miał 2 minut i 13 sekund. Będzie miał zdecydowanie o wiele więcej. Mam nadzieję, że ten proces był dla Ciebie ciekawy. Daj znać, co o nim myślisz. Nie jest to żaden rocket science, ale chciałem pokazać po prostu krok po kroku, jak to wygląda. Jeżeli nie byłeś bądź nie byłaś przekonana, że jest to proste, to mam nadzieję, że teraz dostrzegasz, że jest to proste. Jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś zobaczyć, jak wygląda taki proces już z kamerą DJI Osmo Action, daj znać w komentarzu albo daj łapkę w górę. Będzie czas i na to. Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Długi, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, gratulacje. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. A my widzimy się jutro w piątek. Trzymaj się. Cześć. I dzień dobry, cześć i czołem. Tym razem ujęcie z telefonu. Trzymamy oczywiście za naszą rączkę. Patrzymy się cały czas w aparat, żeby był kontakt wzrokowy z drugą osobą. No i co jest fajne właśnie w telefonie, mamy duży ekran, który w naszą stronę jest skierowany, także widzimy dokładnie, co pokazujemy w kadrze. Jeżeli na przykład się obrócimy, tutaj możemy pokazać, że o, tutaj jest DJI Osmo Action i jesteśmy w stanie wskazać na to w bardzo konkretny i precyzyjny sposób. Będziemy teraz lecieli dalej z tym dniem. Jedna z dosyć istotnych kwestii to są przejścia pomiędzy poszczególnymi ujęciami. Nie zawsze uda się to dobrze zaplanować, dobrze zrealizować. Jak zauważyłeś, większość moich przejść to są po prostu obroty kamerą. Także w tym przypadku po prostu bierzemy kamerę w rękę, kończąc dane ujęcie, skręcamy kamerą w lewo, a następnie w następnym ujęciu skręcamy kamerą od prawej do lewej, żeby ten ruch podczas montażu był ciągły. Zobaczysz efekt końcowy. Także do później. Jesteśmy już na pasażu grunwaldzkim. Duża różnica między DJI Osmo a telefonem, zwłaszcza jeśli chodzi o stabilizację. No ale wygląda to i tak całkiem zacnie. Za mną pasażer grunwaldzki, tam z kolei wrocławski Manhattan i lecimy do roboty. A DJI Osmo tutaj. Jeszcze jedno ujęcie dzisiaj nagramy, a później przechodzimy do montażu. Cześć i już jesteśmy w biurze. Dochodzi powoli godzina 9. Po drodze jeszcze szybka wizyta w koście. Kawka, coś do czego mam straszną słabość, w moim przypadku flat white na arabice, ale co kto lubi. Wczoraj spróbowałem troszkę cold brew, nie podchodzi mi to, zdecydowanie nie dla mnie. Tyle jeśli chodzi o wypełnianie tego ujęcia treścią. My się widzimy w jutrzejszym odcinku, a Ty pozostań jeszcze troszeczkę, żeby zobaczyć, jak wygląda proces montażu na iPhone'ie. Cześć!